Pierwsza książka, czyli literatura na fali. Zaprasza Dominik Kasicki. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj w pierwszej książce gościnią jest sinolożka i antropolożka kultury, autorka m.in. zbioru opowiadań Brudne sprawki wujaszka Hana. Dzisiaj goszczę Aleksandrę Bednarską. Cześć Olu. Cześć Dominik. Miło mi bardzo tutaj wreszcie wpaść, bo mieliśmy wiele przebojów, ale jesteśmy wreszcie. Tak, na naszą rozmowę umawialiśmy się już co najmniej od kilku tygodni, ale no tutaj czekałem na dodruk przede wszystkim książki, bo bardzo szybko się on zakończył, wyprzedał, no i trudno było Twoją książkę dostać. No takie ciepłe bułeczki, co? No właśnie, o tym dlaczego, jak to robisz, że jesteś ciągle na topie, to jeszcze będziemy później rozmawiać, a tak tytułem wstępu to dzisiaj właśnie chciałbym z Tobą porozmawiać zarówno o tym, dlaczego nie zostałaś archeologiem, japonistką, ani małym Chopinem, jak pracuje się z Chińczykami we Włoszech, o legendach miejskich i zapożyczeniach kulturowych, bo to jest przecież też jeden z głównych tematów Twojego zbioru opowiadań. No i w ogóle jak się debiutuje zbiorem opowiadań, no i czego uczą sukcesy i porażki, bo też myślę, że to jest ciekawy temat w przypadku debiutującej autorki. No to zacznijmy od początku, Olu. Jak to się stało, że właśnie ani archeologia, ani japonistyka, ani nawet ten mały Chopin, w którym miejscu Ci nie wyszło, że skończyłaś dziergając tabelki w chińskim korpo we Włoszech? Do tej pory się zastanawiam, co ja komu złego zrobiłam. Chociaż no nie, no tak szczerze powiedziawszy, to jakieś tak nasze ulubione, ukochane zawody z dzieciństwa to często się zmieniają. Wiesz, archeolog czy paleontolog, jak tam na początku chciałam wykonywać tego typu pracę, to było gdzieś, nie wiem, zainspirowane przez babcię moją, która jest bardzo zainteresowana mapami, geologią i przez swoją wcześniejszą pracę i no w ogóle była tego pasjonatką, do tej pory zresztą jest. Więc podejrzewam, że gdzieś to w ten sposób na mnie przysiągnęło, a poza tym mieszkanie na Śląsku, w pobliżu Jury też, gdzie możesz praktycznie pewne rzeczy sobie po prostu, no podnosisz sobie skałki za monitami z ziemi i patrzysz dokładnie i myślisz sobie, kurczę, a co to tutaj było te miliony czy tam tysiące lat temu? To jest taka część twojego życia, więc gdzieś tam, nie wiem, może to trochę bardziej inspirować niż na przykład jak mieszkasz w regionie, gdzie tego w ogóle nie ma. No a wiesz, a ta japonistyka, no to chyba było nawet dobre, bo trend na Japonię, jak ja poszłam na studia, to jakoś tak nagle się skończył. Przy czym jest, no jest w ogóle trudniej teraz znaleźć pracę związaną z tym, czy cokolwiek z chińskim się jeszcze da, ale też jest coraz gorzej w pewnym sensie, bo jest i coraz większa konkurencja i wymagania są takie dość, powiedziałabym, nie tylko wyśrubowane, ale i specyficzne z wielu względów, ale to możemy w to wejść później. A wiesz, no wszystkie inne zawody typu no mały Chopin, no to po prostu tak, nie każdy może być Chopinem, no widocznie ja nie miałam być, no. Nie miałaś być Chopinem, zostałaś zatem sinolożką i pracujesz teraz we Włoszech z Chińczykami. To dla mnie totalny kosmos, bo przecież to jest no, styk trzech kultur, jak mniemam, tak? No bo zarówno Azja, tutaj ekstrawertyczni Włosi z południa, no i do tego Ola ze Śląska. Jak się tam odnajdujesz w tym miejscu? Wiesz co, no jest to takie złożone, bo z jednej strony ludzie myślą, że jak masz wiedzę teoretyczną o kulturach, czy o kulturze jednej, a no i tam materiały, narzędzia, żeby analizować w ogóle odmienność ludzką, to zawsze będziesz tym, który się tak odnajdzie, że ach, ja to was rozgryzłem od pierwszego spotkania, a jak ty okazuje się, że jesteś tam jedyną osobą ze swojego, nazwijmy to, kręgu kulturowego, no, krąg kulturowy trochę za dużo powiedziane, ale ze swojej tam jakiejś grupy mniejszościowej, to zaczyna się robić troszkę tak, że nie do końca jesteś pewien, czy to, co obserwujesz, to jest jakaś prawda o tych ludziach, czy to by się to wydaje, bo widzisz to przez pryzmat jakichś innych doświadczeń i trzeba być no bardzo takim uważnym na drugiego człowieka. Czujnym też na to, co dla kogoś może znaczyć coś tam, co dla ciebie znaczy co innego. Co jest w ogóle no męczące. Bo musisz troszkę się zastanawiać nad tym, co ktoś chce ci powiedzieć przez to, co mówi. Bo czasami prosty komunikat wcale nie oznacza tego, co tak naprawdę jest przekazane słowami, tylko ma jakieś tam 27 różnych warstw, przez które ty się musisz przebić i zrozumieć, aha. No i takie to jest, powiedziałabym, z jednej strony satysfakcjonujące, z drugiej trochę drenujące emocjonalnie, bo jednak fakt, że rozumiemy, albo przynajmniej mamy poczucie, że rozumiemy innych ludzi, jest taki no budujący, taki fajny. A ja się często spotykam z tym, że żeby czuć, że ja kogoś zrozumiałam naprawdę, czy wysłuchałam, no to muszę nad tym sobie przysiąść gdzieś i zobaczyć, na jakimi kategoriami on myśli. Tak, spróbuję jakiś przykład, bo to... No tak, bo nie dość, że jesteś w innym kraju, to może... Tak, spróbuję może jakiś przykład, bo to tak brzmi trochę abstrakcyjnie, jak mówię sobie tak ogólnie. No dawaj przykład. Ale dajmy na to, nie wiem, zwyczaj picia kawy na przykład. Polacy no to piją kawę, nie wiem, na rozruch, tak? Pijesz sobie kawę, niektórzy jak wstają, inni sobie piją, jak już sobie zjedzą i to jest taki, nie wiem, moment 5-minutowego relaksu z samym sobą. Ale nie jest to dla nas jakaś taka święta rzecz, prawda? W sensie, no są też ludzie, którzy w ogóle tego nie robią, są ludzie, którzy to robią na przykład do ciasta. Natomiast we Włoszech, no to życie człowieka, który nie pije kawy, jest okrojone z wielu takich, nie wiem, krótkich spotkań towarzyskich. I no tam trzeba naprawdę zacząć to robić, co dla Chińczyków z kolei też jest ciężkie, no bo oni jak piją kawę, to piją taką nawet słabszą niż my, nie mają za bardzo smaku wyrobionego, jak te ziarenka powinny być zrobione, więc jak im dasz spaloną, to nie rozumieją i myślą, że jest to super, byleby było dużo mleka i dużo pianki, co no też pokazuje, że po prostu lubią trochę delikatniejszy smak tego. I też no nie są w stanie tego na przykład ładować 4 razy dziennie, żeby sobie pogadać z koleżankami przy ekspresie. Co dla Włochów jest po prostu takie, będziesz na kawie o tej i tej godzinie, to wszyscy zejdą, a nie ja będę o tej. Aha, dobra, to może jednak nie, jak mamy porozmawiać tylko my we dwójkę, to przyjdź o tej. I to jest ważne. Ktoś ci może po prostu powiedzieć, spotkajmy się na kawę. I pytanie, czy spotkajmy się na kawę... Po prostu rano, bo nie wiem, wszyscy pijemy kawę rano, spotkajmy się na kawę jedną z 53, które dzisiaj wypiję, bo no niektórzy Włosi to mam wrażenie, że tankują od tak. Czy spotkajmy się na jakąś taką ciapę w Starbucksie, przepraszam, no. Ja tak nie przepadam za bardzo. Lubię jakieś desery kawowe czy jakieś ale kawa to no nie. To trzeba zrozumieć, bo to dla Chińczyka to jest coś innego. Okej, czyli co? Czyli te różnice w zasadzie już nawet na poziomie kawy się tutaj pojawiają. Czy jesteś też stawiana w roli na przykład jakiejś mediatorki pomiędzy tymi kulturami? Bo mieszkałaś w Chinach, miałaś kontakt z Chińczykami, a tutaj mamy kontakt z inną zupełnie kulturą. Czy miałaś jakieś dramy pomiędzy Chińczykami, na przykład a Włochami, w których musiałaś jakoś działać? Wiesz co, dużo jest takich dram, bo po prostu to są dwa narody, które uważają, że wynalazły cywilizację. Jeśli ich zapytasz, co to znaczy dla nich cywilizacja, no to przecież jest nasza kultura, nie wasza, tylko nasza, no bo generalnie, jak wiesz, nie jesteśmy cywilizowani. W sensie, w Europie oczywiście ludzie myślą, że my jesteśmy tak trochę, no... nie z tego głównego centrum cywilizacji, gdzieś tam później sobie przyszliśmy i jeszcze mówimy, że jesteśmy gdzieś tam Europa Środkowa, jak tak można. No a Chińczycy, no to generalnie wszystko, co nie jest Chinami, to tak trochę barbarzyństwo, więc człowieku, z czym ty do mnie przychodzisz? I z jednej strony patrzą na ciebie wszyscy tak trochę z góry, z drugiej strony ty im czasami możesz dać jakieś klucze, żeby się nawzajem zrozumieli, czasami też się nie da, bo to są takie, wiesz, konflikty tragiczne typu, że jak to jest możliwe, że szef chiński chce palić w biurze, jak u nas wszędzie są zakazy palenia. No ale on chce i on musi. I nie ma. Dosłownie mamy jednego takiego, że jak przyjeżdża na wizytację, to siedzi i sobie kurzy. A budynek jest z zakazem palenia, żeby nie było. Ale on musi, bo tak jest. To jest element jego kultury, tak? Znaczy nie, no nie możesz szefowi powiedzieć, że on nie może, bo nie możesz. Znaczy się możesz mu również powiedzieć, ale to na swoją własną odpowiedzialność. Obawiam się, czym to może grozić w takim przypadku. Wiesz co, no, to zależy już od osoby i tego, jaka ten, ale no z reguły to nie będzie miło. A Włosi też potrafią być apodyktyczni, ale czasami też mają tak, że muszą po prostu się na kogoś wydrzeć i wyrzucić to z siebie. A jak się już to rozładuje, no to już tak jest spoko. Wtedy wraca wszystko do normy i można dalej ze sobą współpracować. Tak, natomiast nie wiem, czasami jak są szefami, to też nie wiem, nie życzą sobie. Widzisz, u nas na przykład w naszej kulturze pracy jest coś takiego, że ty czasami możesz może nie wydrzeć się, ale powiedzieć swojemu szefowi, słuchaj, to jest bez sensu, to powinniśmy to zrobić tak, tak i tak, a ty powiedziałeś to na odwrót, zobacz, że tak jest lepiej, nie? Jeżeli to służy oczywiście czemuś, no to polski szef powie, faktycznie, nie, dobra, no, może zrobimy tak, jak ty mówisz. A tutaj, no to trzeba do tego robić podchody. Mimo, że tam, nie wiem, on by mógł się na ciebie wydrzeć, że a po co ty tutaj robisz, a w ogóle, po czym stwierdzić, że a nie, spoko, a ty siedzisz skołowany i jest po prostu wulkan na mnie wybuchł w tym momencie. To potem ten, nie ma za bardzo takiej otwartości na to, żeby tak po prostu porozmawiać o tym, co jest problemem. Trochę jest taki, nie wiem, dystans położony na to, musisz tak robić podchody, że a wiesz, a może byśmy, bo ja myślałem, ale to głupie. No i to jest troszkę też męczące pod względem tego, że nie możesz tak wprost powiedzieć, słuchaj, zobacz, nie wiem, ty zrobiłeś tutaj 2 + 2 to się równa 5. Wiesz, że to jest 4, choć poprawimy to i lecimy z tematem dalej, tak? Aha. Jest tak trochę, no, ciężko w tym temacie. No to trudna ta współpraca, ale ja rozumiem, że właśnie twój kontakt wcześniejszy i twoje studia i przygotowanie, twoje zaplecze, które masz, ono na pewno ci pomaga, prawda, w tym kontakcie. Wiesz, i tak i nie, bo czasami jak masz jakiś tam poziom zmęczenia wszystkim, też jesteś tak naprawdę sobą. W sensie nie... Ja widzę to po sobie, że może odkąd nie mieszkam w Polsce tak całkiem na stałe, to też jestem trochę inną osobą niż jak mieszkałam głównie tutaj. Natomiast to nie jest tak, że ja się nagle stałam, nie wiem, czy Chinką, czy Włoszką, czy nie wiem, może jeszcze gdzieś się przeprowadzę. Dajmy na to, nie wiem, do Irlandii i nagle się stanę osobą stamtąd. No, to nigdy nie pozbywasz się tego, co tak naprawdę jest podstawą twojej kultury, twojego bagażu kulturowego. Więc ja jestem jednak tą osobą, która, nie wiem, ma zakodowane to, że trzeba... Mówiąc to brutalnie, dupić na grubie, czyli no, pracować i musisz być osobą, która się wypowie, bo nie wiem, bo widzę tu problem, nie owijasz gdzieś tam w bawełnę w 20 różnych poziomów grzeczności, tylko mówisz, że jest problem, widzę problem, rozwiązujemy problem. Więc czasami jak masz ten poziom zmęczenia, no to jednak wychodzi to, kim naprawdę jesteś. I to nie oznacza, że wiesz, że tracisz swoje kompetencje, tylko no gdzieś tam zawsze pod tym wszystkim jesteś sobą. Okej. Co nie jest dobre, bo no jednak lepiej nie być sobą w takich chwilach, ale no zdarza się. No ale to jest nieuniknione i tak jak mówisz, to jaki jesteś od zawsze gdzieś tam to wychodzi, tak, ale no właśnie, fajnie, że o tym też mówisz. No ale też wspomniałaś o tym, że być może zmienisz miejsce zamieszkania i te miejsca zamieszkania w zasadzie też zmieniałaś kilkakrotnie. Byłaś na Tajwanie, mieszkałaś w Chinach, gdzieś po drodze Holandia, Szkocja, Anglia. Co cię gna w te podróże? No wiesz, no trochę rodzina, trochę nauka. To nigdy nie było jakoś tak, żebym pojechała gdzieś i stwierdziła, że oby ja tu będę mieszkać. Bo nie wiem, obejrzałam fajny program o tym państwie i nagle pakuję walizkę, jadę tam. Znaczy się podziwiam ludzi, którzy tak umieją, bo ja to zawsze muszę mieć jakiś taki punkt zaczepienia. Aha, no to jak ja tam, nie wiem, będę samotna, to mam tam jakiś krąg, nie wiem, znajomych czy rodziny i nie będzie mi tam już pal licho jakiś, wiesz, wsparcie czy coś. Natomiast no taka baza, żeby tam byli inni ludzie, którzy jak się wkurzę na tych, którzy tam są, bo będą robić coś, co nie do końca mi odpowiada, bo w innych kulturach zawsze znajdziesz coś takiego, co uwielbiasz, czego się nauczysz i zabierzesz to z sobą. I takie coś, co po prostu powiesz, no ale jak? Ale dlaczego oni tak? No po co? Po co? Czemu oni tak robią? I tak patrzysz i się dziwisz na początku z takim żywym zainteresowaniem, potem mówisz, no nie. No nie można. Więc no w takich momentach dobrze mieć taką grupę supportową, do której pójdziesz, ej, czy ciebie też na przykład wkurza, czy złości, czy nie rozumiesz, jak oni robią coś tam i oni są tak, my też, ale żyjemy z tym i jest spoko. No i wiesz, i fajnie mieć taką grupę. No fajnie jest mieć tak, trochę się wyżalić, trochę się wesprzeć, no bo chyba w sumie też jedzie się w takie miejsca z tego powodu, że coś nas tam urzekło, coś było fajnego, coś nas zauroczyło i tak dalej, a chyba początkowo nie myśli się o tym, że, albo nie wie się jeszcze o tym, że coś nas może tam denerwować, irytować, albo że jest totalnie inaczej niż u nas. Na początku zawsze też widzisz miejsce, jeżeli lubisz podróżować, to przez takie trochę, nazwijmy to, różowe okulary, że chłoniesz, to mówisz, że o, te smaki, kolory, obrazy, nie wiem, ta odmienność jest taka ciekawa. Gdzieś tak, no podejrzewam, że do pół roku mieszkania gdzieś, jeżeli nie masz jakichś konkretnych, wiesz, takich życiowych problemów, nazwijmy to, że masz problem ze znalezieniem pracy, czy w ogóle jakoś tak zakorzenieniem się w to społeczeństwo, no to pierwsze pół roku jest takim rozruchem, takim jak tu pięknie, jak tu ludzie tutaj robią wszystko w ogóle inaczej od nas, jak ja nie wiedziałem, że tak można żyć, a to jest takie fajne i tak, taka totalna fascynacja. Po czym nagle przychodzi taki moment, że znajdujesz tę jedną rzecz, która z jednej strony się frapuje, dziwi, a może potem zacząć wkurzać, no i to jest jeszcze taki moment pęknięcia, że aha, tu też są rzeczy, które są takie średnie. Czyli to jednak, no świat jest takim miejscem, gdzie zawsze znajdziesz takie, ale musisz mieć ten moment, aha, bo do tej pory było wszystko takie fajne, a teraz właśnie co? No i może można powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy naprawdę ja bym powiedziała, żyjesz tym miejscem. Tak jak osoba, która zaczyna być stamtąd. Bo wcześniej trochę żyjesz jak taki turysta, który się zasiedział. Tak, a w którymś momencie jesteś stamtąd i dostrzegasz, że ktoś nie wywiózł śmieci na przykład, tak jak było w terminie, albo że... nie wiem, coś innego nie pasuje. No takie prozaiczne sprawy chyba potem się zaczyna dostrzegać. A jak wyglądało twoje zetknięcie się z chińską kulturą, wierzeniami właśnie i legendami miejskimi? No bo to jest element, który pojawia się w twoich opowiadaniach, brudnych sprawkach wujaszka Hana. Znaczy to można powiedzieć było takie wielopoziomowe. Bo na pewno na studiach, jak miałam zajęcia związane właśnie gdzieś tam z kulturówką chińską, to dużo o tym rozmawialiśmy, czy z profesor Religią, czy z Jakobim, którzy są takimi dość znanymi specjalistami i ludźmi, którzy się zajmują właśnie tymi bardziej takimi duchowo-kulturalnymi aspektami Chin i promują je w Polsce. Tylko że no to wiesz, tak jak ktoś na przykład opowiada ci jakąś ładną legendę, to potem myślisz, a nie, no to już świecki kraj, tam w ogóle najfajniej jest mieć wpisane w dowodzie, że jesteś ateistą, no kto w to wierzy w ogóle, no jakieś bajendy. Potem jedziesz tam i się okazuje, że ta przesądność jednak, mimo tego, że ludzie nie są w ogóle religijni, wręcz oni tak może trochę to pokolenie, nie wiem, nasze albo troszkę młodsze, ma gdzieś tam te chęci poszukiwania w tym kierunku, ale wciąż nie jakoś tak pogłębione, jakbym to widziała w innych kulturach. No ale większość ludzi jest taka, no nie, no duchowość to nie dla mnie, to kiedyś to było, teraz to po co mi to, liczą się pieniądze, liczy się fakturowanie i w ogóle bycie na topie ze wszystkim, co robię. Po czym się go zapytasz, a czemu masz zapłaciłeś tyle pieniędzy za ten numer telefonu? No jak to, bo ma tam, nie wiem, 3 ósemki. No. A 3 ósemki to jest dobrze, nie? Czyli się okazuje, że jednak... 3 ósemki to znaczą, że się wzbogacisz. A jak są czwórki? No to generalnie powinieneś komuś odsprzedać albo powiedzieć, że pani, co pani mi taki numer? Ja chciałem taki, żeby ludzie do mnie dzwonili, a na takiego to sobie nie zapiszą. No właśnie. Czyli z jednej strony nie ma tej duchowości, albo odżegnujemy się od tej duchowości, a z drugiej strony jesteśmy w jakiś sposób przesądni i patrzymy na to. No wiesz, człowiek ma chyba taką potrzebę, bo ponieważ oni, nie wiem, w pewien sposób zostali z tego... no nie wiem, pozbawieni trochę tego aspektu kulturowo, który na przykład u nas jest taki, ach, to wiesz, ten kościół i ta powaga, z jaką ty musisz traktować religię, nawet jak specjalnie nie jesteś osobą, w której życiu ona gra jakąkolwiek rolę, ale nie, musisz szanować, bo jak nie szanujesz, to tak, no źle, nie fajnie, no nie do końca jest to widziane, to u nich było tak bardziej, nie wiem, z tą świeckością, z tym byciem ateistą, że tak, no to takie bajendy, takie tutaj ten, kto w ogóle w to wierzy. Ale no człowiek ma chyba tą potrzebę magii wewnętrzną, tego spojrzenia i powiedzenia sobie, że no tak, decyduję sam o sobie, to co robię to jest tak jakby suma moich decyzji i moich czynów. Ale może jest jakaś magiczna siła, która może mi pomóc, na przykład jak będę miał fajną rejestrację auta z 4 szóstkami, znaczy nie, z 3 szóstkami, bo 3 szóstki też dobre są. Taka ciekawostka. Albo 8 na, nie wiem, albo będę miał 8 na koszulce w drużynie piłkarskiej, no to generalnie będę zawsze strzelał gole, no bo mogę ćwiczyć, mogę tam pakować, robić sobie ręce, nogi, wszystko. Ale 8 na koszulce to już będzie w ogóle taka wisienka na torcie i wtedy tu zawsze strzelę bramkę. Plus 10 punktów po prostu do strzelności. Dokładnie. Okej, a powiedz mi, jak z twojego punktu widzenia, jako antropolożki, nawiążę do takiego postu, który pojawił się u ciebie jakiś czas temu na Facebooku. On dotyczył właśnie zapożyczeń kulturowych. I jak z twojego punktu widzenia właśnie takie pisanie o innej kulturze to jest przejaw szacunku, czy może po prostu przejaw, nie wiem, czy to jest może po prostu traktować czasami trzeba jako kradzież. Pytam też o to, ponieważ znamy pewnie, każdy z nas zna jakichś autorów, którzy pisali o pewnych miejscach, a nawet tam nie byli. Tutaj przypomina mi się Karol Maj, który pisał o Indianach. Ty oczywiście byłaś w Chinach i w innych miejscach i tobie jest to bliższe, ale jak z twojego punktu widzenia powinniśmy, czy możemy to rozpatrywać? Wiesz co, dla mnie to jest nie do końca pytanie, o czym piszesz, a jak o tym piszesz, bo jeśli, umówmy się, jeśli nie piszesz reportażu o Chinach i nie byłeś w Chinach, to pisanie na przykład, osadzenie tam akcji twojej powieści, czy twojego filmu, czy jakiegokolwiek dzieła kultury, jakie tworzysz, jest okej. O ile opowiadasz to w taki sposób, żeby to nie było przekłamane, czy uwłaczające, czy jakieś takie no niesmaczne, w sensie obrażające tą kulturę źródłową, do której gdzieś tam przez tło chcesz nawiązać. Jeżeli piszesz, nie wiem, o tych Chinach, nawet będąc tam, możesz napisać w sposób taki, że no potem inni to czytają i trochę tak zgrzytają zębami, że no troszkę nie okej tak mówić o innych ludziach, bo ciekawe, co oni o nas piszą. Znaczy się, oni o nas piszą znacznie gorsze rzeczy, ale u nich poprawność w ogóle to nie istnieje. A to jest osobny temat, którego no nie będzie, ale my patrzymy z naszego punktu widzenia, gdzie jednak był jest w jakiś sposób to brzemię kolonializmu, może nie na Polakach jako narodzie, ale gdzieś ujmijmy to na Europejczykach, bo nasze kolonie to na Madagaskarze i nawet nieprawda. No prawie było. Prawie, ale jednak, tak? Więc no w każdym... No, robi różnicę oczywiście, że tak. Tak, no w każdym razie to jest troszkę inny bagaż kulturowy, troszkę inna perspektywa, więc to co oni o nas piszą to tak grubą linią od tego, co my możemy o nich napisać. Ja uważam, że ważne jest takie bycie czułym obserwatorem. Cokolwiek chcesz pisać, czy to jest fantastyka, czy to jest obyczajówka, czy w ogóle cokolwiek chcesz pisać, należy obserwować, wychwytywać szczegóły, drobiazgi, ale starać się w tym wszystkim tego nie wartościować, nie oceniać negatywnie, chyba że, no nie wiem, jest to zdarzenie negatywne, dajmy na to, no wiesz, czytałeś moją książkę, wiesz, że tam nie dzieją się ludziom same fajne rzeczy, raczej mało fajnych rzeczy się im przytrafia, więc trudno, żebym to przedstawiała w fajny sposób, natomiast nie to, że ktoś z tych bohaterów zdarzyło mu się dane nieszczęście, no to nie chcę go przedstawiać jako, dajmy na to, głupka, czyli człowieka, który jest beznadziejny, a raczej pokazać, jak on się znalazł w tej sytuacji, może jak to jego otoczenie sprawiło też, że on jest tam, gdzie jest, bo otoczenie nasze czy kontekst kulturowy też gdzieś nas potężnie ogranicza czy determinuje w pewnym sensie. Determinuje to jest lepsze słowo, bo ogranicza nie do końca. Więc no takie wiesz, spojrzenie na człowieka, który jest odmienny, jak na istotę ludzką, która też ma swoje dążenia, pragnienia, strachy i szukanie tych podobieństw, które gdzieś tam zawsze są. Bo że ty się boisz czarnej wołgi, a oni się boją żółtego garbusa, to nie ma znaczenia. Poziom tego strachu jest taki sam. Boisz się po prostu, że przyjedzie po ciebie ktoś, zgarnie cię i zabierze gdzieś, gdzie ty nie chcesz być, tak? Tak, bo to chyba odpowiada na te same strachy, tak? Tylko są inaczej ubrane, w inne kolory, w tym przypadku samochód, ale to, co jest w głębi, to chodzi o to. No a kiedyś to była pewnie furmanka, czy nie wiem co. No właśnie, albo Żydzi przerabiający dzieci na macę. Też znana w Polsce legenda z kolei. Albo słynni złodzieje Darek z Ikei. O, też. A właśnie o tych sprzedawcach narządów to ja jeszcze tutaj ciebie zapytam, być może później. Tam się też pojawia taki temat u ciebie. Ale wiesz co, zastanawiam się też, bo powiedziałaś o czułym obserwatorze i czy da się w czuły sposób pisać grozę? Zależy jaką grozę piszesz, bo jak piszesz grozę ekstremalną, której ja nie piszę, ale generalnie są koneserzy, to tam latają flaki, ludzie sobie ucinają różne rzeczy, robią z tego dziwne konstrukcje. Można też spróbować wejść w ich psychikę, żeby zrozumieć, czemu oni tacy są. No ale zasadniczo trudno jest napisać tam wszystko w taki czuły sposób, prawda? Więc no, ja znam wielu bardzo fajnie napisanych bohaterów, którzy tam, nie wiem, są jak taki na przykład Jeffrey Dahmer, tylko że z dużo bardziej rozwiniętą dysfunkcją na wielu innych poziomach. Nie chce mi się w to wchodzić, ale jako bohaterzy są bardzo, bardzo ciekawi. Niemniej no cała konwencja raczej zmusza do tego, żeby się skupić na tych flakach, na tej krwi, na tym mocno niepoprawnym, obrzydliwym obliczu strachu. No to nie jest coś dla każdego, nie jest też coś dla mnie. Ja wolę operować raczej takim strachem podskórnym, raczej takim poczuciem grozy polegającym na umiejętnym użyciu suspensu. Bo suspens właściwie użyty czasem zastępuje nam scenę, w której jest wielkie rozładowanie akcji. Jeżeli jest dobrze poprowadzony, my gdzieś tam, nie wiem, wyczujemy to i to będzie jakoś tak nawet dla nas bardziej bolesne, że kurczę, on tak uciekał i nagle wszedł do pokoju, my wiemy, co w tym pokoju się stanie. I my już nawet nie musimy wiedzieć, co tam się stanie, bo po prostu już czujemy to Możemy nawet zacząć akcję z punktu, gdzie już to się stało i widzimy po prostu, co pozostało po tej sytuacji. Także są dwa różne podejścia. Są też podejścia, że w ogóle możesz operować sam takim strachem psychologicznym, że właściwie de facto nic się nie dzieje. Ale bohater zaczyna mieć pewne obsesje. I czasami ta cała fabuła wynika z tego, że nastąpiło jakieś pęknięcie w jego postrzeganiu świata. Wokół niego dzieje się niewiele więcej niż działo się do tej pory, ale to on jest inny i on tego gdzieś tam nie akceptuje i tam z tego wynika groza, bo on już nie jest rybą w swoim akwarium, tak? Został wyciągnięty i wrzucony siłą na przykład do ścieku. Ale nie wiedział wcześniej, że to ściek, teraz to zrozumiał, no i kurczę, co z tym? Kto czyta teraz grozę? Bo wydaje mi się, że jest coraz więcej takich rzeczy, albo może ja tak też trafiam, też dzięki tobie, bo jest coraz więcej też antologii, w których pojawiają się te wątki grozy. Czy to jest jakaś potrzeba w ludziach, żeby właśnie taki podskórny strach poczuć, czy coś innego? Przede wszystkim wydaje mi się to taki znak czasów, do którego ludzie nie do końca chcą się przyznać, że mamy tyle strachów prawdziwych, namacalnych, które się zbliżają do nas, gdzieś tam oblepiają nas i otaczają jak wojna, niepewności ekonomiczne. Niepewności ekonomiczne. No sytuacja, która jest trochę taka mocno niestabilna na rynku pracy, inflacja. To są takie bardzo namacalne, prawdziwe rzeczy, więc chcemy się może zanurzyć w ten bardziej pierwotny strach, bo jest on taki, może dostarcza nam tego samego dreszczyka, ale jest bezpieczny, bo my nie jesteśmy w tej sytuacji, tylko sobie kontemplujemy, a co się zdarzyło temu tutaj, co poszedł sam w nocy na cmentarz. No nie powinien był iść w nocy na ten cmentarz, a co zrobił? Poszedł. Znaczy zastanawiam się, czy wtedy też jakąś odpowiedzią nie jest szukanie takiej przeciwności, na zasadzie właśnie jakiejś komedii, romansów, czegoś, co jest proste, łatwe i przyjemne, w których się dobrze można poczuć, a ty mówisz, że właśnie szuka się innego rodzaju strachu. Też ciekawe. Wiesz co, to są dwa rodzaje trendów, bo ja mówię o tym, że wiesz, może strach, który dla nas jest namacalny, na przykład nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto przeżył wojnę, chciał czytać same książki wojenne. Wyobrażam sobie, że może chciałby, z drugiej strony może chciałby przeczytać jakąś śmieszną książkę, taką książkę z gatunku literatury cozy albo romans, ale mógłby też przeczytać coś strasznego, gdyby to w ogóle nie traktowało o miejscu czy kontekście, w którym pochodzi, na zasadzie, że innym ludziom też się nie powodzi, ale mnie się to nie zdarzyło. To jest takie... to też chyba bardzo zależy od charakteru danej osoby, co lubi czytać, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś nie lubił romansów, to fakt, że przeżył coś traumatycznego, nie zmieni faktu, że nagle zacznie je kochać. Ale może na przykład szukać jakichś wątków, których uważa, że brakuje mu w życiu w takiej formie. Bo wiesz, nasze strachy cywilizacyjne są teraz takie, bym powiedziała, z jednej strony uniwersalne, że coś nas zastąpi i to może być AI, a jeszcze sami mu dajemy do tego pożywkę. Albo, ktoś skądś nastąpi inwazja, albo bo wszyscy się pozabijamy na tej planecie, bo już po prostu jest nas za dużo. Ale jeśli na przykład opowiadasz takie historie, w skali bardziej mikro, to może te problemy duże pozostają z tyłu głowy, gdzieś tam jako jakiś zamazany obraz i nie siedzisz w tych takich strachach w skali makro. Odcinasz się od tego, wchodzisz po prostu w jakąś drobną mikrohistorię, która być może pociesza cię faktem, że inni ludzie w sumie też czasami tak mają. Że nie jest im najlepiej, że próbują się w czymś odnaleźć i nawet wychodzi im gorzej niż mnie, a nie to spoko. Okej. Okay. Ja tak ironicznie czasem czytam grozę, nie ekstremalną, bo to już trzeba mieć troszkę, ale taką normalną to tak. Mhm. Ale to właśnie też ciekawe, bo powiedziałaś tutaj o czytaniu takich rzeczy. A jak to ma się do pisania takich rzeczy? No bo jest w tym twoim pisaniu, to w ogóle może powiedzmy, twoja proza to głównie jest word fiction, dobrze mówię? Jak pierwszy raz spotkałem się z tym, to musiałem sprawdzić w ogóle, co to oznacza. Ten termin nie był mi znany. Nie wiem, czy naszym słuchaczom też jest znany, więc jeśli mogę cię prosić, to też możesz to przybliżyć. To jest najgorsza rzecz, dawać definicję world fiction. Wielu próbowało. Aha. Dla mnie to jest taka groza oparta właśnie na suspensie niepewności, gdzie koniec, finał nie zawsze jest jakimś wielkim wystrzałem czy wielkim rozwiązaniem akcji, gdzie wszystko wraca do ładu. Najczęściej to jest właśnie tak, że ten koniec mógłby być początkiem właściwie całkiem nowej opowieści, bo to, co się stało, jest już tak w sobie napakowane emocjami i tak zniekształca świat bohaterów, tak wszystko tam zmienia, że właściwie dochodzisz do jakiejś konkluzji, ale ona by sama w sobie mogła być początkiem czegoś, co w ogóle ciągnie dalej ten temat. I no jest to groza bardziej psychologiczna, bardziej też oparta na tym, co może być spod znaku obsesji. Ja lubię patrzeć też na to tak, że prekursorem tego odłamu gatunku był na przykład Franz Kafka dla mnie, którego raczej byśmy nie wrzucili dzisiaj do worka pisarzy grozy, tylko właśnie absurdu, bo weird fiction co robi? Robi nam taką wodę z mózgu, w której pewne rzeczy są podniesione do pozycji takiej groteski i takiego absurdu, że jak zdasz sobie z tego sprawę, to już po prostu masz rozwaloną głowę i nic nie jest tak, jak było wcześniej. I sam fakt, że trzeba się w tym odnaleźć, zrozumieć swoją rolę świata, nie do końca jest możliwy, ale jest ciekawy jako podróż bohatera przez fabułę. A czy to pisanie jest właśnie dla ciebie jakąś też formą przetrawienia różnych strachów, które są na zewnątrz, czy nie? Czy po prostu lubisz tak pisać, to jest twój styl, lubisz coś takiego też czytać? Wiesz co, no ja lubię różne rzeczy czytać. Tak na dobrą sprawę, no nie jestem wielką fanką rzeczy, które są zbyt cozy. Lubię, jak coś we mnie, no tak może nie zawsze wstrząśnie, ale tak zostawi coś we mnie. Nawet jeśli to jest w gruncie rzeczy śmieszna książka, to chciałabym, żeby ona zostawiła mi, no zostawiła mnie z czymś więcej niż tylko fajnie się czytało, gładko, spoko. W sensie, no też mi się zdarza czytać takie książki, ale raczej no trochę to uważam w obecnym momencie swojego życia za takie trochę guilty pleasure, na które nie mam aż tyle czasu, więc sobie to raczej dawkuję bardzo ostrożnie. Natomiast wiesz, jak pisałam w ogóle opowiadania z cyklu Brudnych sprawek wujaszka Hana, czy większość moich opowiadań grozy, to albo powstawały z jakiegoś tam strachu zakorzenionego we mnie, albo z inspiracji czymś, co od kogoś słyszałam, ale pociągniętej gdzieś dalej, gdzieś bardziej w szczególe. No i niektóre, tak może połowa z tych opowiadań powstała w pandemii, gdzie nie wiem, czy wiesz, ale we Włoszech pandemia była dużo bardziej restrykcyjna niż w Polsce i w ogóle były momenty, że naprawdę wychodzenie, zwłaszcza w miastach, no bo ja jednak nie mieszkam poza centrum miejskim, tylko tak blisko dość. Na pewno jak mieszkałeś gdzieś tam na przykład w małym miasteczku, to było dużo łatwiej gdzieś mieć troszkę większe poczucie wolności, ale tu były straszne restrykcje i to też tak działało z jednej strony, no było tak i klaustrofobicznie, i dziwnie, bo mimo, że ja nie jestem osobą, która uwielbia wychodzenie z domu, chyba że podróżuję, to brzmi ciekawe. Nie lubię wychodzić z domu, ale podróżować tak, ale no tak jest, takie są sprzeczności tutaj. No to powiem Ci szczerze, że jednak fakt, że jesteś ograniczony i to nie jest tak, że Ty decydujesz, że przez 5 dni nie wyjdziesz z domu, chyba że, nie wiem, kupić sobie coś w Żabce na dole, to jest jedna rzecz, a jak ktoś Ci mówi, Ty przez najbliższy miesiąc nie wyjdziesz z domu na dłużej niż pół godziny i dalej niż ileś tam metrów, też coś takiego mocno robi z głową. Ja nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce aż takiej psychozy z tego, co słyszałam od ludzi, bo no jednak w Polsce tego okresu nie przeżyłam, to nie była aż tak obecna, aż tak silna psychoza i tak silna kontrola jak tutaj. No tak. Co jest dziwne, no bo Włosi nie słyną z tego, ale przynajmniej tu, gdzie ja mieszkam, to było właśnie tak. No we Włoszech była, tak. To się dało odczuć chociażby przez przekaz telewizyjny. Faktycznie Włochy mocno zostały dotknięte i te restrykcje były no dużo większe niż u nas. Na pewno były mocniej też przestrzegane, tak mi się wydaje. Ale też z perspektywy tego, że ja mieszkam w Gdańsku, to tak jak mówisz, faktycznie inne było podejście, a inaczej do tego się podchodziło w mniejszych miejscowościach czy na wsi, gdzie wiesz, nawet jest po prostu mniej ludzi, więcej jest tej natury, zupełnie inaczej. A no takie zamknięcie w centrum miasta no może być faktycznie przytłaczające. Ale wtedy pojawiła się u Ciebie właśnie ta chęć spisania tych historii, tych brudnych sprawek wujaszka Hana właśnie w czasie pandemii? Po pierwsze, wiesz, przez fakt, że Ty nigdzie nie wychodzisz, bo nie możesz, to zyskujesz tyle czasu do myślenia i roztrząsania różnych kwestii, że no zyskujesz sporo czasu. Po drugie, też fakt, że wiesz, i to zamknięcie, ale do tego dołączony jeszcze taka, nie wiem, może potrzeba, że jak nie mogę podróżować, w sensie nawet nie mogę się przejechać autobusem, dwa przystanki dalej, to może sobie będę tam podróżować, czy do miejsc, gdzie byłam, czy w pamięci chociaż, czy no bo nie wiedzieliśmy, ile to potrwa i co to w ogóle jest na początku. Gdzieś, nie wiem, to się zaczęło trochę nostalgią, trochę odgrzebywaniem jakichś moich wspomnień, czy tam jakichś tematów, które sobie zarzuciłam wcześniej. A potem to poszło też w eksplorację, no bo niektóre rzeczy musiałam sobie tak totalnie doczytać od początku, żeby zrozumieć co i jak i czemu i z czym się to je. Taka to powiedzmy szczerze, był to taki proces, o. Ale jednak bardzo związany z tym zamknięciem pandemicznym. Ten proces doprowadził Cię do napisania zbioru opowiadań i mnie teraz ciekawi, czy łatwo się debiutuje zbiorem opowiadań? Czy łatwo było Ci wydać ten zbiór? Trudniej się debiutuje zbiorem niż książką, dlatego że wielu wydawców w ogóle nie chce brać zbiorów opowiadań, bo nawet jeśli, dajmy na to, tak jak u mnie, masz jakieś motywy, które to łączą i to jest, nazwijmy to, w miarę spójny świat, a nie na przykład każde opowiadanie z innej parafii, no to raczej mają obiekcje, bo nie do końca to jest... Z jednej strony widzę, że ludzie lubią czytać opowiadania, bo to jest tak krótka, zamknięta historia. Być może już jak będę sobie, nie wiem, dojeżdżać gdzieś do pracy czy do szkoły, to sobie połknę na raz. I już potem nie będę musiał sobie przypominać, a co, przepraszam, tutaj w 3. rozdziale było, że on powiedział królowej, a królowa jemu. A nie, a nie, to był ktoś inny. Nie, po prostu zamknięta historia, skończona w jednym posiedzeniu. Ludzie lubią to, ale z drugiej, spotykam się też z tym, że niektórzy chcą po prostu dłuższej historii. Podoba im się, dajmy na to, jakiś konkretny kontekst, konkretny motyw. I jeśli ty w opowiadaniu numer 1 w twoim zbiorze pociągniesz jakiś motyw, to oni chcieliby, żeby on gdzieś tam ciągle wracał w jakiejś formie i czynił z tego jakąś taką bardziej zwartą całość. I jeżeli nie, no to nie do końca może spełniasz ich oczekiwania, bo oni wolą po prostu dużą, tą większą formę, z większą objętością i z większym skomplikowaniem. No to są gusta czytelnicze różne grupy czytelników, ale też wydaje mi się z punktu widzenia wydawcy łatwiej jest sprzedać książkę, bo w opowiadaniach jednak masz te zamknięte historie i to może być tak, że okej, dobry zbiór opowiadań, ale to nie znaczy, że wszystkie opowiadania są tak samo dobre. No niestety jak piszesz zbiór opowiadań, to najczęściej piszesz go z myślą, że zamykam tę historię i jadę do następnej. No i one są na różnym poziomie, też są na różnym poziomie twojego rozwoju, na różnym poziomie twojego humoru, na różnym poziomie twojej wrażliwości. A w książce jednak trochę bardziej w takiej ciągłej fabule starasz się, żeby tam konkretny nastrój, konkretny klimat ewoluował, ale był utrzymany. Jak na przykład piszesz, dajmy na to, nie wiem, książkę jesienną, no to chcesz, żeby ten klimat jesieni gdzieś tam w tle się przewijał, nawet jak ona jest, nie wiem, o synu, co pojechał ze starym na łowienie ryb i co z tego wynikło. Ale ta jesień jest ważna w tle i ona musi być, prawda? A jak zatem wyglądał twój list do wydawcy? I ile tych listów napisałaś, że w końcu udało, może nie w końcu, może w zasadzie od razu, tego nie wiem jeszcze, że udało ci się zainteresować? Ale wiesz co, lepiej nie pytaj, dużo. Nie liczyłam. Wolę nie liczyć, to lepiej nie robić sobie takich rzeczy. A ten list jak wyglądał, że zainteresowałaś ich wujaszkiem Hanem? Wiesz co, no tak bardzo po prostu prosto wyłuszczał, o czym to jest, kim ja jestem i czemu uważam, że to jest fajne. Zresztą, no nie wiem, dostaniesz 1000 porad, jak napisać list do wydawcy. Niektórzy mówią, nie, wystarczy napisać, że dzień dobry, napisałem książkę, tutaj załączniki. Wydaje mi się, że obecnie to raczej nieliczne osoby mogą sobie na coś takiego pozwolić, bo raczej wydawcy bardzo profilują swą ofertę, więc jeżeli napiszesz tak, no to nie będą nawet wiedzieli, komu cię podesłać bez czytania wszystkich twoich materiałów, a pytanie, czy jesteś na nich na tyle cennym nazwiskiem, że będą chcieli. I to już jest pytanie, no jak oni cię widzą, czy oni znają ciebie jako autora, to jest troszkę takie, wiesz, no szczęście. Może być też tak, że ta osoba, która otworzy mail, powie, a nie, super, Dominik napisał to takie świetne opowiadanie, ja chcę wysłać jego książkę dalej. A może być też ktoś, kto powie, ale kto to jest? W ogóle mówi mi, że napisał książkę, no jakbym nie widział. Lepiej jednak dodać coś od siebie, takiego, wiesz, w pigułce chociażby, że jestem taką a taką osobą, w tym... To jest taki a taki gatunek lub, nie wiem, literatura piękna, ale poruszająca taki a taki temat, nie wiem, jakieś główne wątki, główne tematy, takie, wiesz, bardziej hasłowo, żeby oni też wiedzieli, o czym to jest, no i na przykład dlaczego to jest ważne, co takiego twojego jest w tej historii, więc wydaje mi się, że tak, no, kilka zdań. Niektórzy mówią, że wystarczy, trzeba napisać, wysmażyć taki piękny list z cytatami, co kto o tobie mówił, ale jak kiedyś tak robiłam, teraz raczej dodaję to w osobnym pliku. Po prostu, że ktoś tam napisał coś i tu cytat z danej osoby, czy tam danego artykułu. O tobie, tak? Czyli takie rekomendacje. To znaczy, takie, wiesz, na przykład co ktoś powiedział o tym, co ty piszesz i ta osoba rzeczywiście, nie wiem... Zna się na tym w jakiś sposób, jest albo jakimś krytykiem, albo jakimś pisarzem, pisarką, osobą, która się interesuje książkami i ma na ten temat jakąś wiedzę i fajnie ujęła to w słowa, to uważam, że to można gdzieś tam dodać do swojego konspektu, bo to zawsze mówią o tobie, o twoim stylu. No właśnie, to mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, że mówi się często, że książka żyje po wydaniu około 3 miesięcy, a ja mam wrażenie, że twoja książka ciągle się gdzieś tam przewija. Ona się gdzieś pojawia, kolejne jakieś recenzje. Jak to się udaje? Jak to robisz? Zresztą dodruk był przecież tej książki. Ja sam czekałem na tę książkę kilka miesięcy, bo chciałem ją mieć w formie drukowanej. No to wiesz, to sam przyznaj, że warto, bo ładne są też ilustracje Dawida. Oczywiście. Powiedzmy to, że niektórzy chyba chcą te ilustracje Dawida. Ja myślę, że połączenie opowiadań z ilustracjami, no fajnie, ona mi się podoba, bo i okładka, ilustracje w środku, tak, to wszystko jest tutaj spójne. Również te kolory, jak tam wczytywałem się, ten taki zgniło-zielony, taki czerwony, no też nieprzypadkowo się tam znalazły. Ale jak ty to robisz, że ciągle gdzieś tam... Wiesz, no, życie książki jest takie bardzo umowne, bo ostatnio całkiem rozmawiałam z ludźmi z trochę innej bańki literackiej i oni mówili mi, że nie, życie książki to na półkach w ogóle to jest 2 lata. Taki cykl pełen, w sensie od wow, nowa książka poprzez no dobra jest, o, ktoś docenił, No to cykl życia książki tak właściwie jest, zamyka się w tych dwóch latach. Teraz mówią, że no w mediach społecznościowych to tak rzeczywiście najintensywniejszy okres to na pewno są te 3-5 miesięcy zaraz po premierze. Ale wiesz, no tak wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby trafić do swojej grupy czytelników. Ja staram się tę książkę gdzieś tam pokazywać różnym ludziom, różnym bańkom. Bo oczywiście możesz też stwierdzić, że nie wiem, ja tylko piszę tylko i wyłącznie dla ludzi do pewnego roku życia, dajmy na to tam 16 do, nie wiem, 45, tak sobie tutaj strzelam. No i w innych grupach już nie pokazuję tego, bo w sumie po co mam pokazywać, a czasami ludzie, nie wiem, starsi też mogą stwierdzić, że kurczę, fajna książka. Na odwrót również, nie wiem, może być jakaś książka, gdzie masz motywy bardziej dla osób dojrzałych, a nie jest powiedziane przecież, że ktoś, kto, nie wiem, ma 20 parę lat, może nie chcieć przeczytać takiej książki, bo na przykład chce pewne rzeczy zrozumieć. Albo może jest po prostu bardziej dojrzały, może interesują go akurat pewne tematy, więc czemu nie promować tego w różnorodnych miejscach? Bardzo się właśnie mówi dużo o profilowaniu i to na pewno ma sens, że jak robisz promocję, trzeba myśleć, co robisz i dla kogo, ale ja jestem tak... No nie do końca bym się zgodziła z tym, że zawsze wyprofilowanie tak, że ja uderzam tylko do tej i wyłącznie do tej grupy, to będzie coś, co się sprawdzi. Bo czasami ludzie, którzy no moim zdaniem może nie totalnie nie przeczytaliby tej książki, ale... nie są moim pierwszym wyborem, jak mam gdzieś w głowie projekcję tego czytelnika, dla którego ja to napisałam. Oni to czytają, im się to podoba i nawet mają bardzo ciekawe opinie na ten temat. W sensie nie tylko, że a podobało mi się, a fajne. Tylko tak myślisz sobie, kurczę, oni tam naprawdę zobaczyli coś, czego ja nie widzę i to jest bardzo ciekawe. I to jest takie, wiesz, spostrzeżenie, że naprawdę dodaje tobie jako autorowi coś, do twojej perspektywy. To jest świetne. A zostając w tej jednej bańce, dajmy na to, gdybym stwierdziła, że no to jest książka dla ludzi, którzy lubią Azję. I promowała to tylko i wyłącznie w tej bańce, to wydaje mi się, że coś by tej książce ujęło. Albo to jest tylko dla ludzi lubiących grozę. No też by ujęło coś tej książce. No sam fakt, że książka trafiła do mnie, to też coś mówi. No. Gdzie nie wiem, czy bym sięgnął, ale właśnie poprzez zarówno promocję, fajną promocję, ciekawą, również przez to, że książka się pojawiała w różnych mediach czy no, w różnych miejscach, no właśnie, gdzieś postanowiłem po nią sięgnąć i no, myślę, że to jest w moim przypadku też wyjście poza coś, co do tej pory czytałem. Myślę, że tak. Ale uznaję to za bardzo dobre wyjście. No bo widzisz, to jest skuteczna promocja. Ja ci wcisnęłam coś, o czym ty nie wiedziałeś, że tego potrzebujesz. Mogło tak być. Mogło tak być też. Wiesz, jak taki chiński sprzedawca. Taki chiński sprzedawca. Chcesz pan te trampki? A na kółkach byś wziął. I nagle zaczynasz myśleć, kurczę, trampek na kółkach to ja jeszcze nie mam. No, na temat tej promocji, jak ta książka do mnie trafiła... to można by osobny odcinek nagrać. To można nawet na ten temat książkę napisać albo odcinek trudnych spraw. O tak, trudne sprawy by to były, tak. Ukryta prawda. Co uznasz za swój największy sukces dotychczasowy pisarski? Trudno powiedzieć. Wiesz, mój największy sukces to chyba jest coś, czego jeszcze nie zobaczyliście. Bo ja swoim największym sukcesem za to uważam napisanie książki. Czy no nawet w tym konkretnym momencie już dwóch, skończenie ich, bo wydawało mi się kiedyś, że ja nie dam rady, bo ja jestem osobą krótkich form. Ja się widzę w tym dobrze i to mnie wychodzi świetnie. A nie wiem, czy będę po prostu mieć w sobie na tyle samozaparcia i siły, no bo czas to siłą rzeczy napisanie się znajdzie. Jak znalazłam na napisanie 8 opowiadań, to czemu nie wytrzaskam książki, tak? Ale no książka wymaga troszkę innego podejścia i takiego skupienia na troszkę innych, może nie troszkę, myślę jak to powiedzieć, to troszkę innej organizacji pracy i innego myślenia o niej jako o całości. Więc no, jak zobaczycie efekt tego, to jest jak na razie moje największe osiągnięcie, że udało mi się te dwie książki napisać. Jedna już nawet ma wydawcę. Tak, podpisałaś nową umowę wydawniczą, miało to miejsce niedawno, także ja o tym wiem, ale nie wiem, czy to będzie również groza, czy to będzie coś innego. Czy możesz nam zdradzić? Mogę, uchylmy troszkę, tak. Historia, można powiedzieć, ma elementy dreszczowe i suspensowe, natomiast w dużym skrócie jest to no takie urban fantasy, gdzie jest może intryga, ale bardzo ważna jest relacja dwóch głównych bohaterek, które no, mają bardzo taką skomplikowaną, ciekawą relację, opartą też na pewnej przypowieści buddyjskiej. Ale co najważniejsze dla fanów tego, dla moich fanów, którzy piszą, że czytałbym, ale to się nie dzieje w Polsce. No bo okładka mojej książki tak jakby krzyczy, że to się dzieje na przykład w Bełchatowie, prawda? Wujaszka Hana zwłaszcza. Tak, zdecydowanie. Nie pomyślałbym, że to książka nawiązuje do chińskich wierzeń w ogóle. Albo totalnie, nie wiem, jak nic Skarżysko-Kamienna albo Pińczów. Nie, ta nowa dzieje się w Warszawie, także taki, no, nazwijmy to. Znaczy, są też inne miejsca akcji, bo ja już tu nie chcę więcej zdradzać. Jest to książka trochę taka, gdzie mamy dwie różne perspektywy czasowe. Mhm. Natomiast największa część akcji ma miejsce w Warszawie, więc ci, którzy bardzo nie mogli przeżyć, że Wujaszek Han nie jest słynnym biznesmenem z Wólki Kosowskiej, słuchajcie, coś dla was. To ja tak będzie. Wujaszek Han przyjeżdża do Polski. Chociaż to byłby dobry temat. Słuchaj, to pomyśl. Tutaj dajesz dobre tematy, dobrą pożywkę. No, tak, ale to za 3 książki, bo już teraz jesteśmy na tym poziomie planowania. Dobra, to pomyśl, żeby Wujaszka Hana tutaj sprowadzić. Może jakąś wizę mu jeszcze potrzeba, to już teraz się wszystko łatwo da załatwić. Tak, czytałbym, jak to się mówi. Ale właśnie. Tutaj powiedziałaś, że sięgasz do buddyzmu, Wujaszku Hanu sięgasz do systemów religijnych, które kształtowały Chiny. Również znajdujemy się w islamskiej Malezji czy Indonezji, ale też wiem, że ostatnio sięgnęłaś po słowiańszczyznę i słowiańskie mity. Prawda li to, czy też nie? Otóż, prawda jest taka, że ja po słowiańszczyznę sięgam już od dawna i to opowiadanie jest nową wersją tekstu, który powstał zanim jeszcze Wujaszek Han był w planach, słuchajcie. Lubię generalnie nawiązania do różnych mitów. Ja tam oczywiście, to jest taka słowiańszczyzna mieszana i poplątana, bo nie jest to tak tam świat wojów, mściborów i tych takich innych, nie wiem, idących na krzyżaków. Gdyż no, nie jestem zwolenniczką opowiadania na nowo historii, której tak naprawdę nie znamy, bo nie mamy do tego materiałów, bo też no, taka jest trochę ta nasza rodzima historia, że mamy na ten temat bardzo, bardzo niewiele i raczej z niepewnych źródeł. Ale tam sobie stworzyłam jakiś inny świat i tam można znaleźć bardzo mroczne, ciekawe klimaty. Oczywiście i moje specyficzne poczucie humoru. Także strachy słowiańskie jak najbardziej są dostępne i można sobie przesłuchać. Polecam, gdyż no, ja jestem tam z jedną z osób autorskich, jest tam wiele różnych perspektyw na naszą rodzimą kulturę. generalnie uważam, że warto, bo są to dość takie to zarówno uznane, jak i świeże nazwiska, ale każdy daje od siebie coś takiego, co nie jest przaśne, ograne i nudne już. A w słowiańszczyźnie, mimo że no, nadal jest modna, to są pewne takie trendy, które jak dla mnie są już troszeczkę... Można by tego troszkę mniej albo troszkę inaczej. Mimo że lubię. Okej. I tutaj to mamy możliwość odnaleźć te różne też inne spojrzenia na tą słowiańszczyznę. Ostatnio miało miejsce pewne wydarzenie. Było ogłoszenie nominacji do nagrody Zajdla. Liczyłaś na nominację? Wiesz co, niezbyt. Z jednej strony to wiesz, jak jest jakaś nagroda i ty jesteś tak jakby w grupie ludzi, którzy mogą być do niej nominowane, gdzieś tam zawsze możesz mieć z tyłu głowy, a może jednak, ale wiesz, no to jest nagroda fandomu. Ja w fandomie nie jestem jakąś wybitnie znaną czy działającą osobą. A z systemem głosowania, który jest obecnie, no, który się ogranicza do ludzi, którzy jeżdżą po konwentach i biorą udział w jakichś fantastycznych klubach dyskusyjnych, no to nie ukrywajmy, że to jest po prostu nagroda tej konkretnej grupy ludzi. Kiedyś był ten eksperyment, że nagroda imienia Zajdla była właśnie... przydzielana w taki trochę bardziej demokratyczny sposób, ale no fandom się oburzył, że to wtedy nie była do końca jego nagroda, no i z tego punktu widzenia jestem się w stanie z tym zgodzić, bo to tak jakbyś na przykład robił nagrodę obywateli Trójmiasta, ale pozwolił głosować ludziom z Kołobrzegu. Trochę okay, nie tak. No. Tak. Więc rozumiem ich oburzenie, ale jak sam zmieniasz, wiesz, zasady, to też powinieneś się liczyć z tym, jak to może się wyjść w praniu, prawda? Przepraszam, bo coś zapytałeś. Znaczy, pytałem, jak bardzo ważna jest w ogóle ta nagroda dla polskiej fantastyki, bo to tak jak też powiedziałaś, to głosowanie odbywa się w ramach konwentu, czy jakby to głosowanie jakby jest w jakiejś mierze, wydaje mi się, ograniczone. Ja też patrzyłem, ile tych głosów oddano w zeszłym roku, ale z drugiej strony faktycznie, jeśli chodzi o, jakby sobie prześledzić tę historię, bo wcześniej też nie miałem z tym do czynienia za bardzo, no to te nazwiska faktycznie pojawiają się, które są teraz bardzo znane, tak? I Sapkowski, i Szostak, nie wiem, Orbitowski, Kosik, zarówno w nominacjach, jak i gdzieś w tych nagrodach i właśnie myślę, jak z tą nagrodą jest, bo ona też chyba jest różnie postrzegana, co? Przez fanów fantastyki. Wiesz co, no zależy jakim typem fana fantastyki jesteś. Jeżeli jesteś takim fanem, który typowo jest zakorzeniony i wywodzi się z fandomu, no to jest to dla ciebie takie top 1 nagród. Natomiast no, są też inne nagrody. Jest nagroda Żuławskiego, są nagrody takie jak Fantastycznie Utalentowani, które było również rozdane na Pyrkonie, które w ogóle ma zupełnie inną grupę ludzi, która była nominowana, takich powiedzmy bardziej piszących tę fantastykę młodzieżową, taką popularną, którą widzisz bardzo w mediach społecznościowych. I no to też jest całkiem ciekawe zjawisko, bym powiedziała. Że masz praktycznie każda nagroda, którą mamy, troszeczkę się rządzi swoimi własnymi prawami, bo też zasady tam są inne, zgłaszania tych utworów w każdym wypadku, troszkę inne są ograniczenia i po prostu powiedziałabym, że też grupa głosujących, gdzie samo jury, bo to zależy czy jest po prostu to plebiscyt, czy jakaś wysoka komisja wybrana do tego, no to też zawsze jest troszkę... No nagrody jednak mają to do siebie, że oddają gust jakiejś konkretnej grupy, nawet jeśli ta grupa to jest, nie wiem, 3 jurorów. Czy tam jakiejś grupy ludzi, która lubi daną konkretną rzecz, więc... Wiesz, no... Nagrody nagrodami, ale czy my piszemy dla nagród? My piszemy dla naszych czytelników. I książka, czy tam tekst może być nominowany do czegoś, ale nie być na tych przysłowiowych półkach nawet przez 3 miesiące. Ale no krytycy docenią. na przykład. I no to też pytanie, po co kto naprawdę pisze i dlaczego. I to już jest bardzo takie osobiste i pewnie nie do końca wiadome. No, pewnie nie każdy pisarz ci tu powie tak naprawdę, po co on pisze, prawda? Pewnie ja nawet nie mówię do końca, po co ja piszę. No ja piszę dla czytelników, ale dla siebie też piszę, no. To jest taki złożony powód, więc ten... Okej, no właśnie, to czym jest dla ciebie pisanie? Przyjemnością, mordęgą, pracą, rzemiosłem? No jest rzemiosłem, bo uważam, że bycie rzemieślnikiem to jest... w życiu człowieka bardzo ważna jakość. Jeżeli człowiek potrafi być rzemieślnikiem w jakimś jego aspekcie w ogóle. Ja uwielbiam patrzeć na ludzi, którzy wykonują jakiekolwiek rzemiosło. Czy rękodzieło, czy kowalstwo, czy szklarstwo. Zawsze mam taką pasję, że jak mogę sobie przyjrzeć się tym ludziom z takim, wiesz, z taką uwagą na szczegóły, co on teraz przykłada, jak to robi, jak te rzeczy się nazywają, których on używa, sobie sprawdzam, żeby... Wiedzieć, to jest... No i pisarz też jest takim trochę rzemieślnikiem, bo przyznajmy szczerze, no... Teksty, które piszemy pod wpływem super emocji, super flow, to potem trzeba przyciąć, może też czasem wywalić w dużej mierze, przepisać. To nie wiem, czy ktokolwiek tak ma, że po prostu pisze coś i to jest ta skończona, cudowna forma. Jeżeli tak, to z jednej strony zazdroszczę, z drugiej chyba nienawidzę, ale chyba nie, bo ja lubię dłubać. Ja lubię po prostu dłubać w tym, co robię. Więc dla mnie pisanie jest takim też może rodzajem medytacji, autoterapii, dialogu z czytelnikiem. Bo wiesz, mogę też na przykład, wiesz, dojść do kogoś, kogo bym normalnie nie poznała, opowiedzieć mu moją historię. A on komentując to w jakiś sposób może mi dać coś z siebie, w sensie powiedzieć, że o, a czytając to myślałem o czymś tam i czy nie uważasz, że... A ja mówię, o kurczę, o tym to nie pomyślałam w ogóle, dzięki, że mi tak otwierasz głowę, bo to nie zawsze tak jest, prawda? Tak. Także dialog jest ważny dla mnie też. Bez tego jest trochę tak... Olu, bardzo wielu rzeczy się dzisiaj dowiedzieliśmy o różnych rzeczach związanych z pisaniem, o twoim pisaniu. Czym jest pisanie dla ciebie? Bardzo dziękuję ci za rozmowę dzisiejszą. Ja tobie dziękuję również za zaproszenie i za bardzo ciekawe pytania. Super, bardzo się cieszę. A naszych słuchaczy, jeśli podobała się rozmowa, to zapraszam do śledzenia profili Aleksandry Bednarskiej na Instagramie, na Facebooku i na TikToku, oraz profili Pierwszej Książki również na Facebooku, Instagramie oraz subskrypcji na YouTubie i Spotify. To bardzo mi pomoże i pomoże tutaj również Oli w promocji jej twórczości. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, Olu. Dziękuję również. Do usłyszenia. Cześć Ola, witam Cię ponownie. Proszę nie regulować odbiorników. Tak, to znowu my. Mamy bardzo ważną wiadomość do przekazania naszym słuchaczom. Tak, jest to wiadomość związana z niedługą już zaplanowaną na 11 września premierą antologii Awaria prądu, w której poza pozostałymi 16 opowiadaniami znajdziecie również moje. 17 autorek, 17 opowiadań grozy, a wszystkie łączy prąd i elektryczność. Czy to będzie podręcznik survivalu, jak przeczytałem w jednym z komentarzy pod zapowiedziami tej książki? Tak, to będzie jak oswoić mojego starego prepersa. Nie, znaczy być może, nie wiem, bo nie czytałam wszystkich tekstów, niektóre znam tylko tak z ustnego streszczenia koleżanek, niektóre to są w ogóle dla mnie niespodzianką. Natomiast w każdym ten prąd elektryczny czy elektryczność jest obecna w jakiejś formie. W jakiej, no to już pozwólcie się zaskoczyć. Czy to będą właśnie opowiadania grozy, czyli co, możemy się tam zaskoczyć... Wtedy, kiedy zniknie światło pewnie, tak? To wtedy pojawią się różne, nie wiem, stwory, potwory, czy po prostu tak jak u Ciebie, co mówisz, będzie to kwestia właśnie bardziej suspensu i takich grania na emocjach. No wiesz, no to z tego co wiem, mamy tutaj pełen wachlarz od animal horroru po jakieś rzeczy troszeczkę bardziej humorystyczne, gdzie ten prąd być może jest i jest strasznie, ale jest też śmiesznie. Przez jakieś rzeczy groteskowe, weirdowe. No i klasyczną grozę, gdzie rzeczywiście tam może ten początek, kiedy gaśnie światło, prowadzi nas dokądś, ale niekoniecznie w sposób jakiś taki prosty i utarty. Powiem szczerze, próbuję powiedzieć to, co wiem, a nie wiem wszystkiego, także zobaczymy. Dla mnie też połowa tych tekstów jest gdzieś tam niespodzianką, więc będzie ciekawie. A mamy no, nazwiska i takie nowsze i bardziej znane, bo z bardziej znanych autorek mamy też Kamilę Bryksy albo Paulinę Händel czy Katarzynę Berenikę-Miszczuk albo Annę Musiałowicz. No i są też takie nazwiska, no wiesz, jak moje, że coś tam już napisaliśmy, ale jeszcze nie, żeby aż tyle. Mhm. A to było tak, że miałyście jeden wspólny temat, czy na przykład wszystkie opowiadania zaczynają się od jednego momentu, czyli właśnie od awarii prądu, nie wiem, zgaśnięcia światła albo może właśnie jakiegoś błysku. Jak to wyglądała praca? Znaczy, wiesz co, pomysłodawczynią projektu była Dagmara Adwentowska i ona po prostu do każdej z nas gdzieś tam napisała, powiedziała, że chciałabym złożyć antologię z tematem przewodnim, awaria prądu. Niech każda z was sobie tam zinterpretuje, jak uważa. Bo oczywiście, no wiesz, no, gdyby wszystkie opowiadania zaczynało się od tego, że gaście światło, ojej, i co teraz? Byłoby troszkę tak, no to jednak daje ci trochę za dużo ograniczeń, nie możesz rzeczywiście się rozwinąć. Natomiast chodziło o to, żeby ten prąd elektryczny w jakiejś formie się pojawił. U mnie można powiedzieć, że on w ogóle jest takim wątkiem ważnym, ale na pewno nie wiodącym przez całe opowiadanie. Natomiast bez niego akcja, która się dzieje, w ogóle nie miałaby miejsca. Natomiast no nie jest to tak, że wiesz, zaczyna się od spięcia i potem jest tylko gorzej. Znaczy może tak jest w sumie w pewnym sensie. Dobra, nie będę już więcej mówić, bo... Ale wiesz, o co chodzi, to każda osoba interpretowała też ten prąd czy awarię jego w sposób taki swój własny, bo mamy też autorki, które w ogóle nie piszą grozy na co dzień, a to była być może jakaś ich pierwsza lub kolejna próba w tym gatunku. Albo piszą rzeczy, które może są mroczne, bo na przykład piszą kryminały czy jakiś taki rodzaj troszkę... nazwijmy to mroczniejszej fantastyki, ale nie powiedziałabym, że typowo grozę czy horror. I no to jest fajnie zobaczyć kogoś, kto ogólnie znamy jego pióro, jest ono w jakiś sposób tam wyrobione i interesujące, ale próbuje czegoś nowego. No a są osoby, które są po prostu związane ze światem grozy, jak na przykład Dagmara Adwentowska czy Anna Musiałowicz, czy Flora Woźnica na przykład, albo Sandra Gatosińska. Ale no są też osoby piszące powieści takie romansowo-obyczajowo-historyczne, jak Monika Kowalska, ona pisze o Wrocławiu i Lwowie. Także no jest pełen miszmasz. Nie wymieniam wszystkich autorek, bo to bym na jednym wdechu nie dała rady, ale sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czyli mamy 17 opowiadań, 17 różnych spojrzeń na awarię prądu, na brak prądu. Wydawcą antologii jest wydawnictwo Mięta, a powiedz nam jeszcze, kiedy jest premiera i w jakiej formie można tę książkę przeczytać i gdzie ją znaleźć. Premiera jest 11 września, natomiast z tego co wiem, jest dostępna w audiobooku i e-booku na Legimi i na stronie wydawcy. Czyli no, im szybciej chcecie się zapoznać, tym lepiej w takiej formie, bo książki również zostały wydrukowane, no ale na zamówienie trzeba chwilę poczekać, nawet jeśli już wiem, że one są fizycznie, no to o ile nie mieszkamy 500 metrów od wydawnictwa, to sądzę, że wysyłka może pójść parę dni. Także wybierzcie swoją truciznę i, i spróbujcie, jak ten prąd smakuje, czy was zelektryzuje, czy nie, czy może po prostu tak słabo trzepie i trzeba zawołać elektryka. No wydaje się, że to bardzo dobra pozycja na nadchodzące miesiące, kiedy już będzie ciemno się szybko robiło, może być mrocznie, więc ja też ze swojej strony polecam tę antologię Awaria prądu, Wydawnictwo Mięta. Olu, jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę, że udało nam się złapać w międzyczasie i tę dogrywkę nam zrobić. Dziękuję Tobie również, Dominik. Dobrego dnia Ci życzę, hej!